Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym będziemy sobie rozmawiali i składali przy okazji Lego. Na dzisiaj wybrałam takie z kaczora Donalda. Zobaczcie, tutaj są te małe kaczory i ten makkwacz. Także mam nadzieję, że dobrze pamiętam. No i będziemy sobie je składali. Tytuł odcinka nie jest mylny. Wylatujemy. Wylatujemy z Dawidem. Na ile i gdzie, no to zaraz wszystkiego się dowiecie. Ale najpierw zabierzmy się za odpakowywanie. Dobrze, i co tutaj mamy? Instrukcja. Ciekawe, czy będzie jedna, czy na przykład trzy, albo coś takiego. Paczka numer dwa. Paczka numer jeden. Kolejna paczka numer dwa. Kolejna paczka numer 1. Kolejna instrukcja. I kolejna paczka numer 2. No i pusty kartonik. Więc gdzieś tutaj zaraz włożymy, żeby się był widoczny. O, super, tak może być. Dobrze, więc dokąd lecimy? Do Szwajcarii odwiedzić mamy Dawida i pomóc w przeprowadzce z powrotem do Polski. Na ile lecimy? Myślę, że na około 4 dni, zobaczymy. Lecimy pierwszego i plan jest, żeby wrócić 5, 6, najpóźniej 7. Więc liczę, że tak też będzie. Mamy dwie instrukcje, jedną dużego kaczora i jedną małych kaczorków, więc zaczęłabym chyba od dużego kaczora. Niech tak też będzie. Paczka numer 1, zakładam, że te większe. Aha, to tylko w tej jest pan kaczor. Zobaczymy. Otworzymy. No i mamy otworzone. O, możemy to odłożyć. Więc ze względu na to, że nie lecimy wcale na jakoś dużo, na jakoś długo, myślę, że nie będę brała ze sobą zbyt wielu rzeczy. Ja jestem osobą, która myślę, że byłaby w stanie spakować się w jeden plecaczek i jakoś na tym przetrwać. Więc jak najbardziej myślę, że raczej tak rozsądnie się spakujemy i nie będziemy brali za dużo rzeczy. Ale ile ich weźmiemy i jak to finalnie będzie wyglądało, będziecie mogli zauważyć we vlogu, ponieważ planuję z tego wyjazdu jakiś vlog nagrać. Czy będzie na to dużo czasu, mało czasu, czy będzie co wam pokazać, no to się okaże. Ale myślę, że jest to fajna okazja, żeby coś nagrać, no bo ile można nagrywać domowe vlogi, więc jak najbardziej się postaram to wykorzystać, wy będziecie mieli okazję zobaczyć, jak nasza podróż minęła. No i tyle. Kurczę, szukam teraz klocka, którego nie widzę. I jeden czerwony. Więc tak jak mówię, jak najbardziej mam w planach nagranie vloga z tego wyjazdu. Nie będę miała za bardzo możliwości montowania na bieżąco, ponieważ na laptopie niewygodnie mi się pracuje, jeśli chodzi o montaż, plus nie posiadam na nim programu do montowania. On też nie jest jakimś wybitnym laptopem, więc zakładam, że byłoby troszkę z tym problemów. Więc nie będę sobie tego, że tak powiem, na głowę zrzucała. Ale jak najbardziej jak wrócę, to się wezmę za montowanie i będziecie mogli sobie obejrzeć, więc możliwe, że będzie lekki przestój w kanale, ale za to o tym, że będziemy mieli jakieś fajne vlogusia. No i wiadomo, taki wyjazd, no to ja też lubię przed wyjazdem mieć na przykład posprzątany dom, zrobione pranie, takie, które na przykład wiem, że długo będzie schło, więc na przykład takie czapraki do jazdy koni, takie grube, powiedzmy, koce, które zakłada się na konia. Mam brudne, więc jak najbardziej sobie je wybiorę na czas wyjazdu i mówię, lubię mieć posprzątany dom, że jak wrócę, to wiem, że nie czeka na mnie bałagan. Uważam, że jest warto mieć posprzątaną chatę przed wyjazdem, więc o to zadbamy. Może część z was się zapytać, a co robimy z kotem? Kot idzie do moich rodziców pod opiekę. Możecie zapytać też, co z autem. Auto idzie, Dawid chyba je daje na oklejanie, coś takiego, więc będzie pod opieką jakiegoś warsztatu. Też ostatnio plamka trochę chorowała, no okazało się, że niestety ma paradontozę i mają od w sumie niedawna, bo my byliśmy z nią rok temu na kontroli weterynaryjnej i wszystko było dobrze, a niestety teraz się okazało, że już jest źle i ma umówioną operację, zabieg bardziej, usunięcia części zębów niestety, które się ruszają. Weterynarz powiedział, że no niestety z tego, że tak powiem, już nic nie będzie i są tylko dwie opcje, czyli albo zostawić tak jak jest i wtedy no powiedzmy te zarazki z tych zębów i inne zęby zaczną takie męczyć, wiadomo, wypadać prędzej czy później. No więc możemy tak to zostawić, albo po prostu usunąć te, które się ruszają, te, które są w jako takim dobrym stanie, po prostu zostawić i kontrolować. I tylko tyle. No więc nie jest to przyjemne, do tego paradontoza jest
zaraźliwa, w sensie śliną, więc trzeba być ręce teraz za każdym razem, jak klamkę dotykamy i po prostu być ostrożnym. No więc to nie jest nic fajnego. Tak się nam przytrafiło, bardzo możliwe, że kot mamy Dawida też to będzie miał. No niestety, nie wiem skąd, nie wiadomo skąd się to wzięło. Mogła się zarazić od innych zwierząt, być może jakieś genetycznie. Ciężko jest powiedzieć. No i taka to niefajna sytuacja nas czeka, no więc jak wrócimy z tej Szwajcarii, to od razu mamy umówioną datę tego zabiegu. Streamów oczywiście też przez ten czas nie będzie, ale zapraszam cały czas na kanał Twitch Madisu, gdzie sobie streamujemy. Zapraszam również Was na Instagrama, bo jak najbardziej dzisiaj jakby nagrywam ten odcinek i dzisiaj mam też ambitny plan, żeby go zmontować, więc macie jeszcze na spokojnie czas, jeśli to oglądacie, żeby zajrzeć na mojego Instagrama. Tam będę się starała wrzucić Wam troszeczkę relacji z tego wypadu. Pewnie też pojawi się trochę jakichś przemyśleń. Ja też nie ukrywam, latałam dużo samolotami. Uważam, że całkiem moje doświadczenie nie jest takie najgorsze, bo już troszkę polatałam w tym moim życiu, ale mimo wszystko boję się latania. Boję się latania, boję się samolotów. Jakbym miała pewność, że wsiądę do samolotu i nic się nie stanie, to myślę, żebym się nie bała. Jedyne, co jest nieprzyjemne w lataniu, to po prostu ten start i lądowanie. Reszta jest całkiem okej. Jak się już samolot wzniesie, ale ogólnie się troszkę boję latania. Nie jest to coś, co mnie nie kosztuje stresu, bo kosztuje mnie stresu. Więc możecie napisać w komentarzu, czy mieliście już okazję lecieć kiedyś samolotami, czy tak jak ja, może się troszeczkę boicie, no ale wsiądziecie jak trzeba. No wiadomo, jak chce się trochę świata zwiedzić, troszeczkę się wyrwać, no to samoloty to jest najlepsza możliwość, no po pierwsze szybko, po drugie komfort jest, jak już ten samolot się wzniesie, no to może się zdarzą jakieś turbulencje czy coś, ale generalnie lot przebiega w miarę zazwyczaj spokojnie. No więc ja się troszkę boję, ale co zrobić, trzeba być z dobrej myśli, a loty czekają nas dwa, ponieważ najpierw lecimy z Poznania na lotnisko Warszawa, i z Warszawy dopiero do Szwajcarii. Więc podwójny stresik. Chociaż kto wie, może będę na tyle zmęczona, że jakoś to przebiegnie. Lub na tyle będziemy musieli się skupić na przesiadkach, że też o tym zapomnimy. Że trzeba się stresować. Więc zobaczymy, jak to będzie. No ale prócz tego, że przed wylotem właśnie chcę mieć zadbany dom, to też tak się złożyło, że zaczęłam troszkę zadbać o siebie i postanowiłam zadbać o siebie i miałam wczoraj pobieraną krew, już otrzymałam wyniki i będę miała również jutro pobieraną krew. I wczoraj miałam pobierane 3 strzykawki krwi z obu rąk i jutro również mnie czeka pobranie krwi. Niestety robię jakieś tam badania, jedne wyniki trzeba powtórzyć, więc taką sobie atrakcję cudowną załatwiłam. Przed wolnym. No, ale dobra. Ej, tutaj powinien iść taki gałgan, dobra. Tak sobie załatwiłam przed wyjazdem, no na razie nie powiem Wam, co jest nie tak, czy coś jest tak, czy coś jest nie tak. Wyjdzie w praniu. Ale jestem ogólnie dobrej myśli. W sensie, jak można się zapobiegać i na coś wyleczyć, no to czemu nie? O, tutaj ogonek jego kuperek. To ten ogonek w tą stronę, tak? Dobrze, jaki słodki. Co mi tu dalej napiszecie, żeby wziąć? Nie mam tutaj niebieskiego, halo? Teraz będziemy składali jego kapelusz, więc w sumie fajnie. Zapytacie pewnie, co też będziemy, czy mamy jakieś plany na tym wyjeździe? Ja Wam powiem tak. Pewnie głównie będziemy chodzili, zwiedzali. My pewnie troszeczkę pospędzamy czasu razem, tam z rodziną właśnie Dawida. No i ja liczę, że właśnie trochę uda mi się nagrać vloga dla Was. A jeśli zdarzą się takie momenty chillu, luzu, no to biorę ze sobą laptopa. Tak jak wspomniałam, biorę laptopa, ale no nie będę na nim montować, bo on nie bardzo się do tego nadaje. Ale nadaje się do pisania książki. A wiadomo, nowe otoczenie, piękne widoki, bo Szwajcaria raczej z ładnych widoków słynie. To myślę, będzie dobra okazja do tego, żeby troszkę tej książki popisać i się poinspirować. I jak najbardziej liczę, że znajdę na to czas.
szykuje mi się w tym roku też raczej jeszcze jeden wyjazd do Norwegii, ale to na początku lipca dopiero, więc z tym na spokojnie akurat. Okej, teraz będę składała nóżki. Więc powiem wam, że mimo, że byłam pewna, że w tym roku żadnych wyjazdów, no to zaczyna się to klarować tak, że jakieś wyjazdy jednak będą, ale chyba takie stricte wakacyjne chyba nie bardzo, w sensie, żeby z Dawidem gdzieś lecieć, na to się na razie nie zapowiada, chociaż nigdy nie mów nigdy, kto wie może. Na pewno pojadę w góry, tak jak mówiłam w innym moim vlogu, planuję w tym roku troszeczkę gór odwiedzić, więc liczę, że to się uda. Jakby musiało być. Aha. Tak to też wygląda na obrazku, więc raczej zużyłam dobrze. W takim razie ten będzie musiał iść o tak. O! No już jest już troszkę więcej złożone. Tą laskę trzymać może. Okej. Dobrze, jesteś panie prawie że złożony. Jeszcze twoja podstawa, czyli tu. Tu. I. Tu i na to ciebie. Fajne, bardzo fajnie tutaj wychodzi ten ludzik. O, w tym vlogu powiem wam, że głównym właśnie tematem jest ten wyjazd, więc w zasadzie wszystko, co takie najważniejsze, to wam powiedziałam. I słuchaj, to jest rysunek 2, a tu mam 3 saszetki z dwójką. Ja tutaj po prostu będę miała jakby 3 naraz składać, czy jak oni to widzą. Ale z tego składania zrobię wam już speedrun. Tak jak mówię, wyjeżdżamy. Lubię mieć przed wyjazdem wszystko ogarnięte. Boję się trochę latać. Poruszyliśmy ten temat, więc to taki krótki vlog, bardziej informacyjny o tym, co będzie się teraz działo. I przechodzimy sobie do składania. Jak widzicie, mam już ze sobą 2 kaczorki, zwłaszcza tego małego, którego składanie zajęło mi trochę czasu. Dlatego stwierdziłam, że pozostałe 2 złożymy sobie przy okazji na jakimś następnym odcinku, gdzie będziemy mogli też troszkę pogadać. Także tak one się prezentują, z nimi sobie zostajemy i na następnym odcinku, który będzie pewnie już po tych vlogach, zobaczymy. Może złożymy do końca ten zestaw jak najbardziej, bo też nie mam miliona zestawów, więc nawet będzie lepiej, jak po prostu sobie zostawię te 2 jeszcze do złożenia jego braci i wykorzystamy to na jakiś odcinek pogadankowy. No co, tymczasem się z wami żegnam. Mam nadzieję, że podróż minie nam dobrze i bezpiecznie, bo to najważniejsze. No i widzimy się, myślę, we vlogach z tego wyjazdu. Trzymajcie się, pa!